Transformacja energetyczna w najbliższych latach, i, i tu mówimy tak naprawdę o trzech dekadach około 30 latach będzie najważniejszym procesem, który będzie zachodził w gospodarce europejskiej. Celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię Europejską w roku 2050, ale będzie to oznaczało olbrzymie inwestycje w Unii Europejskiej. Polska będzie jednym z tych krajów, dla którego te wyzwania związane z tą transformacją energetyczną chyba będą największe. Dlatego, że polska gospodarka jest w tej chwili oparta, a tak naprawdę polska energetyka, w 75% na, na węglu. Musimy przejść na mniej emisyjne i również na bezemisyjne technologie. Cieszymy się jako PGNG, że na poziomie Unii, Unii Europejskiej uznano, że gaz ziemny będzie w tym procesie transformacji energetycznej paliwem przejściowym. A to, to oznacza, że w najbliższych latach, wszędzie tam, gdzie można, będziemy po prostu przechodzili z węgla na gaz. W przyszłości będziemy chcieli, żeby część tego gazu, który płynie w naszych systemach gazowniczych w naszych rurach gazowych, żeby to był gaz pochodzący z biomasy, biometan. To może być nawet nawet 10% za 10 lat, a w kolejnych dekadach jeszcze więcej.